Witam, witam, tutaj Drzezga, dzisiaj będzie miazga. Pokażę wam taką solidną paczuchę wielką, co sobie ostatnio zakupiłem gry za 20 zł, 20, Boże, za 200 zł, przepraszam, a 20 to będzie gier, no trochę ponad, nieco. Tutaj mam trzy pierwsze przygotowane, a tak to mam jeszcze cały taki karton wielki. O, proszę bardzo, ale generalnie to... To był odbiór osobisty, więc całkiem spoko się wyszło. Bardzo miły pan i w ogóle fajnie tutaj wszystko poszło. Trzy gry, które tutaj mam przygotowane, dostałem gratisowo. Także mamy tutaj Warfront Punkt Zwrotny. Taka tutaj strategiczna gra, której nie kojarzę szczerze, ale w obwolucie bardzo fajnie. W ogóle kadr się nieco zmienił, ponieważ za moimi plecami generalnie nie ma już regałów i uznałem, że taki kadr w tym odcinku będzie. Napiszcie, co o tym sądzicie. Może nieco zmienię w następnym odcinku. Mamy King's Bounty Legendę. To akurat w sumie nic ciekawego poza płytami i takim kartonowym pudełeczkiem. I jeszcze gratisowo dostaliśmy Ascension to the Throne. Taki RPG. Mam go z bodajże Powerplaya. Ale nie miałem takiej, kurczę, w obwolucie, taki chyba to jest premierowe wydanie, tak mi się wydaje, więc całkiem spoko, takie grube. No i tak, co do tych 200 gier, sobie może obczaję, jak to będzie widać. Nie no, jest git. Tak, na samej górze mamy dwie gry, które brakowały mi z serii Powerplay. I mam już całą tą serię Powerplay, to co widzicie tutaj, to logo Powerplay. Całą tą serię zebraną. I tak, mamy tutaj Grom jeszcze w folii. Grom Terror w Tybecie. Tą grę pokazywałem ostatnio. I generalnie to sobie ją zdobyłem właśnie tutaj od tego pana. I Pathologic również. Ogólnie to tak wyszło z tymi gratisami. Tam było 21 gier chyba bodajże. Z tymi gratisami to wyszło dyszkę za grę. Znaczy z tymi gratisami to jeszcze mniej niż dyszka, więc no. Więc super sprawa. No i mamy całą serię Powerplay, więc za niedługo się pojawi na pewno prezentacja tejże serii. Ale najpierw jeszcze Extra Classic Next muszę pokazać, więc no zobaczę co najpierw. I tak, mamy w tym zestawie jeszcze bardzo dużo innych gier. Mamy tutaj Ratatouille. Bajkę bardzo lubię, Ratatouille, więc postanowiłem sobie grę również wziąć. Widziałem, że prędzej czy później się trafi. No i w takim zestawie właśnie się pojawiła. A całkiem spoko, bo tam na tamtym regale, co widzicie, te wszystkie figurki. Mam grę Disneya, więc to tam poleci, bo to jest Disney Pixar. Mamy grę z Cybermychy, co kiedyś była. Exterminator, inwazja z wentylacji. Ona też się mam na płycie z Cybermychy, ale nie wiedziałem, że miała to w swoją pudełkową wersję. A gry z Cybermychy generalnie kupuję z gazet, jak są, mają jakieś pudełkowe wersje. Na przykład Heroes of Annihilated Empires, ostatnio sobie kupiłem też pudełkową wersję. Kupiłem sobie również Crazy Factory i tak dalej, i tak dalej. Poczekajcie, zaraz przejdziemy do platynowej kolekcji, którą mam w sumie tutaj, jak widzicie. Tutaj mam tak, złotą kolekcję, potem leci Premium Games i tam jakieś inne wydania grube, a tu całe dwa takie rządki wielkie platynowych kolekcji za monitorem właśnie, który tutaj widzicie. I tak, z The Adventure Collection mamy tutaj z Szymka Czarodzieja piątkę. Mam czwórkę bodajże i chyba trójkę. Ten wygląda całkiem ciekawie i on jest takiego tutaj Adventure Collection, jak widzicie. Miałem dwie gry albo trzy gry z tej kolekcji, ale je sprzedałem i w sumie troszeczkę żałuję teraz z czasem, bo miałbym już trochę z tej kolekcji zebrane, ale w sumie ja tych gier przygodowych niezbyt lubię, więc w sumie spoko. I mamy tak, tutaj do platynowej kolekcji, tak jak mówiłem, cztery gry i tutaj mamy takie tytuły jak Ground Control 2 Operation, Gears of War, Empire Earth 2 Złota Edycja oraz Silent Storm Sentinels. Naprawdę mocne tytuły. I tak, Gears of Warek, taki gruby, masywny. Już Gears of War'a nieraz pokazywałem z różnych innych serii wydawniczych. Empire Earth'a również pokazywałem, choćby z Extra Classic Next, więc całkiem spoko. Niestety nie w obwolucie, ale cóż zrobić. Tak samo jak Silent Storm. On jest też z Extra Classic Next, więc też go pokazywałem już. Też bez obwoluty, ale z obwolutą natomiast Ground Control Operation Exodus, więc super sprawa.
taki tutaj, kurczę, duży pakiecik gierek. I tutaj mamy następujące numery, bo dużo z was się pyta, jaki co ma numer, więc powiem od razu. Gears of War ma 39, Empire Earth 14, Silent Storm ma 6, a Ground Control 8. Także dużo numerów tych pierwszych mi dzisiaj wpadło w końcu, bo tam mam właśnie pustkę. Po antologii Blizzarda, znaczy przed antologią Blizzarda mam właśnie pustkę na regale. Dobra. Tutaj mamy tak. Tu są cztery gry z Gazet Play. Chodzi mi o tą literkę P na grzbiecie. Proszę bardzo. I mamy tutaj tak. Red Jets. Wanted Guns. 80 dni. To jest ponoć spoko gra, więc całkiem spoko. O, sorki. To jest spoko gra ponoć. Z tego słyszałem. I Agun. To już mi się tak mniej kojarzy. No, i tu jest bardzo dużo po prostu gier właśnie z tych gazet. To jest, z literką P sobie zbieram. Mam ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale co jakiś czas się właśnie pojawiają w sprzedaży. Coraz, znaczy jakieś tam oferty, co po prostu... no. Co jeszcze nie widziałem na przykład. No to sobie biorę jak jest po taniości. A zazwyczaj te gry są po taniości. Dobra, jak już to trzymam. Traffic Giant Gold z Ekstra Klasyki, tej czerwonej. I jeszcze bodajże mam coś z tej Ekstra Klasyki w tej paczuszce, a co do Traffic Gianta, mam tego wersję big boxową, więc całkiem spoko, że taki jeszcze tutaj Ekstra Klasyczek wpadł. Dalej mamy z super ceny Digger, tak, Digger, Gold Digger 2, nie mam pojęcia, co to jest za typ gierki, ale jest to coś, zabawa i relaks z tej żółtej super ceny. Dobra. Dalej mamy super sprawę, bo to jest Ekstra Klasyka hit dodatek do Fira. Jeszcze w folii, więc super, super sprawa. I to nie jest jedyna gra w folii w tym zestawieniu, bo jeszcze Grom był i jeszcze będzie jeszcze tytuł jeden. Tutaj mamy kolekcja klasyki komputerowej i to jest prawdopodobnie ta pierwsza, bo nie ma żadnego roku podanego, bo to ta kolekcja klasyki komputerowej lubi mieć datę tutaj nad tym, nad nagłówkiem. Widzicie zresztą, tutaj pokazuje Spec Opsy, które niedawno sobie zdobyłem. No i właśnie tą kolekcję klasyki sobie zbieram. I to jest jakiś tutaj, kurczę, Pandora's Box. To tutaj, kurczę, jakiś taki łamigłówkowe. Nie wiem w sumie, jakby wam to opisać. Coś takiego. Tam na stosik. Dalej mamy tutaj też coś wspaniałego. I tak. Gra, która jest mi bardzo bliska. Alien Nation z Ekstra Klasyki. W końcu to zdobyłem. Miałem już Alien Nation, takie książeczkowej wydanie, takim starym mega. Ale nie miałem jeszcze z Ekstra Klasyki. I w końcu jest. Alien Nation Gold sobie przeszedłem na kanale Ferytus, więc zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś jest, ktoś lubi tą serię, to polecam. I tak, do Ekstra Klasyki hit dodatek jeszcze mamy dwa tytuły. Mianowicie Settlers 2, dziesięciolecie Wikingowie. Super sprawa, że w folii. I w folii trzecia gra. Ekstra Klasyka hit dodatek Settlers Dziedzictwo Królów. To jest dodatek, dwa oficjalne dodatki, misje dodatkowe i legendy. I to jest super sprawa, bo to wszystko jest w folii. I ja sobie to oczywiście zostawiam w folii. Strasznie dużo zauważyłem, że z Ekstra Klasyki dodatku jest w folii jeszcze egzemplarzy. I ja sobie je kupuję i mam ich bardzo, bardzo dużo. I z Ekstra Klasyki hit dodatek nie powinno mi już dużo tytułów zostać do zebrania, więc całkiem spoko. I tu jeszcze mamy dwa tytuły bodajże. Mam nadzieję, że tu nic nie pomyliłem. Czekajcie, bo tu się przyklejały gierki. Mamy tak, Konspiracji oraz Eden. Takie dwa oto tytuły. I to jest Ekstra Klasyki Komputerowej. Jest kolekcja klasyki komputerowej i kolekcja klasyki komputerowej 2003 rok. Także tutaj mamy kolejny ten tytuł z tej pierwszej kolekcji klasyki. Kurczę, mylimy się to wszystko. Taki, kurczę, tutaj Eden. Fajnie wygląda. Skończyło tak bardzo fajnie. Iść tutaj Minotaury. Bardzo ciekawie wygląda. I wszystko jak na razie było w bardzo dobrym stanie. Sobie przejrzałem szybciutko. I mamy tutaj Konspiracji 2003 rok i to jest jakaś przygodówka. To aż mnie kusi, żeby zagrać, bo ja lubię takie pikselowe przygodówki. No i to jest świetna sprawa. A ja nie wiem, ile z tej kolekcji klasyki komputerowej jest gier z Soldoutu. A z Soldoutu mam samego w sobie bardzo dużo gier.
Nie wiem w sumie, ile mi tam brakuje. No, a także z Ekstra Klasyki Hit dodatek już całkiem niewiele. Muszę sobie obczaić na pewno. Jak dobrze odkopałem, to mam jeszcze Maskę Zdrajcy Neverwinter, jeszcze Folii i Titan Quest Immortal Throne. A jest tych tytułów, czy mam 5 i chyba jeszcze gdzieś jeden jest zakopany, ale nie jestem pewien. A jest tych tytułów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mam 5 albo 6, więc mega mało. Heroes of Might and 5 Kuźnia Przeznaczenia ostatnio widziałem. Medieval Total War 2 Królestwa, tego nie mam. Spellforce 2 Władca Smoków. O, to chyba mam. To jest chyba to, co mam. Is of Crew, Titan Quest, Fear, to jest to, co mam. Dawn of War, Winter Assault, tego chyba nie mam? Mi się zdawało, że to mam. To może mi tylko brakuje Heroesów i Age of Empires 3 The War Chiefs na pewno nie mam. Więc całkiem spoko, więc to też jest kolejna rzecz do skolekcjonowania na pewno. W każdym razie ten odcinek... Siemaneczko, tej Jazga, witam ponownie. Taki mały dodateczek do tego odcinka, żeby był dłuższy. Taka paczuszka, może pokażę. Proszę bardzo. Paczuszka pełna figurek. Figurek z różnych rzeczy, znaczy różnych po prostu serii. I tak, zacznijmy sobie od... tutaj mi pani w gratisie dosłała bardzo dużo rzeczy. I tak, mamy tutaj, może od największej zacznę. Widzę już kilka ze Star Warsów. Ogólnie to z Vinted. Tutaj mamy głowę Darth Vadera. Jest ona taka gigantyczna, pluszowa, mega zajebista i dodatkowo ja się w tych nowych seriach Star Warsów średnio orientuję. Nie wiem, co to jest za postać, ale kojarzę tą maskę. Ale nie wiem, kto to jest. Nie wiem, czy jakiś Kylo, coś tam. Nie pamiętam. Możecie napisać. Bardzo fajna figureczka. No i ten hełm zajebisty po prostu. Jak będę gdzieś miał miejsce, to na pewno gdzieś on się pojawi. Lego Star Warsy na przykład grę i chyba jakieś tam Star Warsy też, więc jakąś tematyczną półeczkę zrobimy. Dalej. Star Warsów widzę. Dwie figurki. Mamy tak. R2-D2. R2-D2. Taki plastikowy. A to był kiedyś brelok chyba, ale taki duży. Taki duży brelok. To by takie coś chciał mieć przy kluczach wielkie. W razie R2-D2. A, fajny fokus był teraz. O, zajebisty. Świetna sprawa, bardzo lubię tego robota, bardzo. Uwielbiam po prostu R2-D2 i C-3PO. Tak się to czyta? Chyba tak. Dalej mamy mistrza Jodę, zrób mi loda. Oraz... Nie wiem, co to jest za wersja. Czy to jest też Joda? No, dziwnie wygląda z tymi włochami. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. On jest z jakiegoś Maka, czy co? Nie wiem, czy on jest z McDonald'u. Nie mam pojęcia, nigdzie nie ma jakiejś sygnatury. Ten natomiast chyba jest z Maka. Nie wiem, ale ma coś takiego dziwnego na dole. Takie jakieś przeźroczyste. O! O mój Boże, to jest... czy lubię placki. Tu jest taka kostka, która pokazuje... Ten, ale ona chyba się zepsuła. Znaczy taki trójkącik. Co tutaj mamy? Kolejne rzeczy ze Star Warsów. Zajebiste. Dalej mamy tak. A, jest pan. Tutaj dużo figurek z różnych serii. I dużo z tych rzeczy kupiłem przy okazji. Ja sobie odłożę niektóre, żeby tematycznie szły. Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda jakiś miniaturka Transformersa. Nie wiem, to jest w gratisie dołożone. Bardzo miło z pani strony. Tutaj mamy Chewbacca na jakiejś takiej podstawce, zajebiste. O, Stormtroopera tutaj mamy. Jakiegoś. Oraz właśnie wcześniej wspominanego robocika. O, i jeszcze takiego Chewbacca. I zajebiste popiersia swoją drogą. A tu jest... O, to też to swoją drogą to później. Aha, i tu jest notatka. Na 10 euro napisana, w sensie na fejkowym 10 euro. Dziękuję za zakupy gratisy w woreczku miłego dnia. Ej, świetna sprawa, to są te gratisy właśnie. Jeszcze w gratisach był ten Transformers oraz dwie figurki ze Shreka, ale to zaraz przejdziemy.
Jeszcze tutaj Humpty Dumpty był za darmo, ale to zaraz przejdziemy. Chciałem pokazać. Mamy Shreki. Shreki. To jest Hunchback, który za darmo robisz. I zajebiście duże są te figurki niektóre, które myślałem, że są mniejsze. Dobra, weźmiemy sobie teraz... O mój Boże, a jeszcze tutaj mamy tego. Rany boskie, ile to jest gratisów. Boże. Te figurki, które są o wiele większe niż myślałem. To jakiś taki Stormtrooper dziwny. Dziwny, bo taki jakiś, kurczę, jakiś taki czarny ma na hełmie, nie mam pojęcia co to jest. I tak, dobra, tutaj mamy wszystkie ze Star Warsów. Dajmy sobie je na bok. To wszystko, kurczę, są gratisy. To jest dla mnie wielkim szokiem, muszę dać mega pozytywny komentarz. To jest wszystko ze Star Warsów. I dalej mamy tak. To też jest jako gratis. Zielona latarnia. To w gratisie spoko bardzo. Bardzo lubię DC. Zresztą moje ulubione uniwersum, jeśli chodzi o superbohaterów. Więc czemu by nie wziąć? Z DC dalej mamy Supermana. Takiego. Ja już Supermana ogólnie mam, ale nie wiem, czy ten w ogóle może... A, można go tak dać tylko. No, on raczej stać nie może. Także... Leży sobie na półeczce. I tutaj z superbohaterów mamy chyba tyle. Z Marvela mamy... To jest chyba kostium Ant-Mana. O ile się nie mylę. Napiszcie mi, jeśli się nie mylę, to tak, ale możecie mnie poprawić w komentarzach. Ma coś napisane gdzieś? Nie widzę. Przepraszam. Tutaj mamy chyba Ant-Mana. Mi się coś kojarzy, ten hełm. Zresztą przyjrzyjcie się sami. Zajebisty, bardzo duży. Większy niż moje figurki chyba wszystkie. No, największy. Nie, że największy, ale z tych takich superbohaterów. Spoko sprawa, zajebiście. I teraz tak. Aha, jeszcze może z takich filmów superbohaterskich. Mamy również... Oj, ten Green Goblin jest zajebisty, tylko pelerynki mu chyba brakuje, ale nie jestem pewien. Zobaczcie, jaki fajny. Green Goblinek, czarny charakter. Ulubiony mój czarny charakter chyba. Może jeszcze Doktor Octopus z właśnie serii Spider-Man. Jeszcze Sandman jest spoko. O, Giga Chadior. Spójrzcie na tą głowę. Zajebisty. Mam Jokera, znaczy Joker jest wiadomo z DC, Batmana, ale lubię bardzo czarne charaktery i Green Goblin jest jednym właśnie z ulubionych ze Spidermana. Dobra, potem sobie go postawię na spokojnie, układam wszystko ładnie. Dalej mamy figurki z Benatena i tutaj mamy pana, o nie pamiętam jak on był, czy Chromatron, czy jakoś tak. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale jest strasznie drobiutki w porównaniu do innych moich figurek z Benatena. Mam ich dosyć sporo, więc spoko. I jeszcze taki, on chyba był jednym z takich złych, w sensie nie wiem, czy to nie był jakiś minion z jakiegoś złego. Taki oto tutaj pan z muszczkiem. On jeszcze powinien mieć takie tutaj macki przy pysku gdzieś tutaj. Ale spoko. Bardzo fajnie. Więc tutaj z Benatena. Mówiłem, że ja po części po prostu wszystkie figurki zbieram. Zebrałem. Tu jeszcze jest w gratisie. Najpierw go jeszcze pokażę, zanim przejdę do reszty. Dzwonnik z Notre Dame. Zajebiście, bo mam półkę z Disneya, więc spoko. A co on robi, jak on tak ten... On coś chyba robił, ale nie wiem, jak się pociągło ten sznurek. Spoko sprawa, dzwonniczek. No. Już są wszystkie ze Shreka. Chyba dwa z tego. Tutaj mamy taką nietypową figurkę, bo dorzuciła mi pani ją za piątaka, a wysłała screena z eBaya, że kosztuje dosyć sporo. Nie mam pojęcia, co to jest, z jakiego to jest uniwersum. Łapie się fokus? Nie mam pojęcia, naprawdę. W ogóle na facjacie nic nie widać. Nie, ma jakiś miecz. Taką pelerynę zajebistą ma zresztą. Nie mam pojęcia, co to jest za postać, czy to jest po prostu jakaś fikcja, taka postać, co sobie ktoś wymyślił, że figurka, ale fajnie wygląda, więc spoko. Mega fajnie. I tutaj mamy tak, bo ja mam ze Scooby-Doo, pokazywałem wam to?
Scooby-Doo ostatnio za 15 zł tylko, a widziałem to wystawione za 100 nawet. Dorwałem sobie przypadkiem zupełnie Velmę, Scoopiego oczywiście, i te wszystkie kończyny się im ruszają, w sensie, no wiecie, nogi, nie, i ręce. Zarąbista sprawa, i są takie porządne te figurki, grube, nie są puste w środku. Tutaj Kudłaty, Fred i trzecie, Velma, Wilma chciałem powiedzieć, zawsze mi się myli, Daphne, zawsze mi się myli z Wilmą, może ze względu na kolor włosów, z Flintstonów. No i właśnie do tej kolekcji mamy jeszcze takiego jednego z tych takich klasycznych potworów, upiorów ze Scoobiego, zajebista sprawa, do kolekcji się dołączy. I tu szczerze nie mam pojęcia, czy to jest ze Scoobiego. On tak wygląda dosyć dziwnie, ta figurka. Nie mam pojęcia, co to jest. Złapie się fokus? Słuchajcie. Złapie się ten fokus, czy nie? Halo? Boże drogi. No, come on. O, był przez chwilę, ale nie mam pojęcia, co to za postać. Na pewno nie jest Ben Athena, bo pomimo tego, że tu jest coś na środku, nie wiem, dziwne, ale spoko. I teraz tak, ze Shreka, nie wiem, czy pokazywałem, to może pokażę. Kulki bardzo duże i fajne, i porządne. Shreka, któremu można wyciągnąć ten miecz i ten hełm. Zajebisty w ogóle, zwróćcie uwagę na szczegóły tych ciuchów jego, zajebista sprawa. I nie kosztował on dużo, i do kompletu oczywiście kocur oraz osioł. I wszystko tak fajnej skali zrobione, podobne i bardzo szczegółowe, i tylko 30 zł mi to kosztowało, a to jest świetna sprawa. I do tej kolekcji właśnie tych szrekowych dołącza. To jest chyba z filmu Kot w butach, mi się wydaje, jakiś ten Humpty Dumpty, nie, Humpty Dumpty to był ktoś inny. Nie pamiętam, jak on się nazywa ten. Możecie mi napisać w komentarzu. I tutaj w gratisie dostałem jego kopię, bo nie mam pojęcia. No chyba tak, po prostu drugiego. No wyglądają tak samo. Więc mam dwóch. Po co mi? Wydaje się, że on jest skalowo chyba był większy od kota, więc się zgadza chyba. Skalowo, bo ja się staram takie figurki wielkościowo do siebie. Kupię sobie jeszcze również pana. Nie wiem, jak się nazywa, Rumpel, nie wiem, jakoś tak dziwnie, Rumpel coś tam, nie? I on jest mały, w porównaniu do Shreka. Tak, jest niższy, więc tak, skalowo chyba się zgadza. Kot w butach, taka większa wersja, dostałem w gratisie. A nie chciałem, nie zależało mi. Taka wersja śmieszna kota. Nie wiem. Oraz... ciasteczko, tylko że on jest duży strasznie. Szkoda, ale spoko. Bardzo fajnie tak. Chociaż w sumie tak patrzę. Ale wielkości osła, a ciastek był o wiele mniejszy. I jeszcze mamy Fionę. Ostatnia figurka dzisiaj. Fiona, która jest chyba mniejsza od Shreka, no niestety. Ona tak mała taka nie była. Ona była chyba trochę wyższa. Ale w formie ogrzycy to na pewno powinna być wielkości Shreka. Także troszeczkę skalowo się nie zgadza, a i tak spoko do kolekcji. Nie wiem, czy taka Fiona w ogóle taką znajdę, więc no, i tak giga spoko. Także to było na tyle. Do następnego. Elo, elo.